Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego. Prawie cały obszar gminy leży w zlewni rzeki Wiązownicy, która jest dopływem Radomki. Leniwie tocząc swe wody, rzeka wije się wzdłuż zielonych łąk, trzcinowisk i zagajników. Lasów jest niewiele. Dominują lasy młode, których wiek nie przekracza 40 lat. Wśród drzew prym wiedzie sosna. Lasy to przede wszystkim bogactwo, które korzystnie wpływa na lokalny klimat, środowisko, jak również równowagę biologiczną. Władze gminy Potworów wiążą duże nadzieje z realizacją inwestycji, jaką jest zbiornik wodny w Rdzuchowie. Zlokalizowany został na lewym brzegu rzeki Wiązownicy, na gruntach miejscowości Rdzuchów. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wydzielono działki pod budownictwo letniskowe. Kompleksy leśne, ciekawie ukształtowany i czysty ekologicznie teren stwarzają możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki. Te perspektywy pozwolą mieszkańcom na rozwijanie nowych form działalności gospodarczych, a dla inwestorów zewnętrznych będzie to szansa na nowe inwestycje. Dodatkową atrakcją turystyczną gminy Potworów są uprawiane na jej terenie warzywa, a w szczególności papryka. Charakterystyczny dla tych ziem widok niekończących się rzędów tuneli foliowych nadaje specyficzny rys krajobrazowi gminy. Mało kto wie, że Potworów jest jednym z największych zagłębi produkcji papryki w Europie.